Poranne pytania Radia Olsztyn. Przy mikrofonie Marek Lewiński. Witam. Naszym gościem jest dziś wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Dzień dobry, panie wojewodo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Ilu pacjentów będzie w stanie przyjąć szpital tymczasowy w Szczytnie? Docelowo szpital jest przygotowany dla 70, szpital tymczasowy jest przygotowany dla 70 pacjentów wymagających pomocy respiratora, czyli dla tych, którzy najciężej przechodzą COVID. Otwieram to oczywiście etapami. W pierwszym etapie chcemy przeznaczyć 10 łóżek dla pacjentów wymagających respiratora i 56 dla pacjentów wymagających tlenoterapii. Z tym, że w momencie, kiedy zaczniemy zbliżać się do tych 10, czyli troszkę odpowiednio wcześniej, i odpowiednio wcześniej także w tym drugim poziomie będziemy te moduły zmieniać tak, żeby właśnie docelowo dojść do tej liczby 70 pacjentów wymagających tej największej opieki. Ale w tej chwili ten szpital już działa i pytanie, czy są w nim pacjenci, panie wojewodo? No tak, oczywiście to są pierwsze dni jego funkcjonowania, ale tak, są już pacjenci. Na razie są to pacjenci jeszcze nie wymagający respiratora, więc w tym drugim module, ale mówię, no, przygotowani jesteśmy na ten wariant najpoważniejszy. Czy wie pan na tę chwilę, ilu jest pacjentów w szpitalu tymczasowym w Szczytnie? Te dane jakby w ciągu dnia dopiero napływają, nie mam w tej chwili, ale wiem, że są pacjenci. Panie wojewodo, spróbujmy sobie jeszcze ten szpital wyobrazić, bo to nie jest hala, to nie jest jakiś obiekt specjalnie zaadoptowany, tylko nowe skrzydło szpitala powiatowego, prawda? Dokładnie tak. Są w Polsce jakby różne warianty tych szpitali tymczasowych czy rezerwowych, bo chcemy je dzisiaj tak bardziej nazywać. Są różne warianty tych szpitali, takich, które rzeczywiście są umiejscowione w halach, ale w tych województwach, gdzie, no, tak jak u nas, były sytuacje takie, że właśnie były na ukończeniu nowe skrzydła w szpitalach, tam decydowano się na taki wariant, bo on jest bardziej, przede wszystkim bardziej trwały, bo to pozostanie później już po COVID-zie dla służby zdrowia, to po pierwsze. A po drugie, tam można zapewnić takie warunki, które, tak jak u nas, chcemy dedykować pacjentom najciężej chorym, którzy wymagają respiratora. I stąd taka decyzja u nas zapadła, żeby w Szczytnie, ale przecież równolegle powstaje szpital tymczasowy w Nidzicy. I tu się zatrzymajmy, panie wojewodo. Właśnie pytanie, kiedy on powstanie? Kiedy możemy liczyć na to, że powstanie szpital tymczasowy w Nidzicy? I czy to, ilu jest pacjentów w Szczytnie, warunkuje jakoś powstanie tego szpitala w Nidzicy? On gotowy, myślę, tak w naszych planach jest, żeby mógł być gotowy do uruchomienia w połowie grudnia. I także tam także przygotowujemy tyle, że nie 70, a 50 miejsc dla pacjentów wymagających respiratora. I tam w zasadzie od tej technicznej strony też już wszystko jakby jest na ukończeniu. Więc ten termin jest w mojej ocenie, nie mam sygnału, żeby był zagrożony. I w pierwszym etapie chcemy, bo to przecież wymaga także zatrudnienia kadry medycznej, która jest potrzebna, i chcemy w pierwszym etapie uruchomić jakąś niewielką część, z tym, że oczywiście także chcemy to warunkować sytuacją w szpitalu w Szczytnie, bo to jest zrozumiałe, żeby tutaj nie obciążać specjalnie kadry medycznej, bo musimy pamiętać, że ich zasoby kadry medycznej w Polsce, a w związku z tym także w naszym regionie, są rzeczywiście, mają jakieś granice. Czyli jak rozumiem, kiedy będzie trzeba podzielić pacjentów po połowie, to po prostu takie zapadną decyzje, żeby lekarzom się łatwiej nieco pracowało. No tutaj naprawdę są różne warianty, które umożliwią optymalne wykorzystanie tych szpitali, ale w taki sposób, żeby
nie nadmiernie nie obciążać kadry medycznej w zadaniach, ale także aby część kadry medycznej oczywiście w dalszym ciągu mogła pracować z innymi pacjentami. A skąd decyzje, panie wojewodo, żeby w ogóle właśnie w Szczytnie i w Nidzicy powstały te tymczasowe szpitale dla pacjentów covidowych? Dlaczego właśnie tam? No bo akurat tam te skrzydła, nowe skrzydła szpitali były oddawane. To jest taki dosyć może banalny powód, ale w innych szpitalach, inne szpitale mają jakby miały inną sytuację powiedziałbym techniczną, a trzeba pamiętać, że na dzisiaj 22 szpitale zajmują się pacjentami COVID. Tam są oddziały bądź całe szpitale przekształcone po to, aby zajmować się pacjentami z koronawirusem. Kto finalnie otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za pracę przy pacjentach covidowych, panie wojewodo? Od 1 listopada takie dodatkowe 100% wynagrodzenia otrzymują wszyscy medycy, cała służba medyczna, która zajmuje się pacjentami COVID na poziomie drugim i trzecim, czyli w szpitalach covidowych i w tej specjalistyce związanej z COVID-em, oraz diagności laboratoryjni i ratownicy medyczni zajmujący się COVID-em, zajmujący się pacjentami z COVID-em, a na mocy ustawy, która weszła w życie 30 listopada, dodatkowe 100% wynagrodzenia otrzymają służby medyczne, czyli lekarze, pielęgniarki, którzy zostali skierowani przez wojewodę. No dobrze, panie wojewodo, a jak to się ma w takim razie do tych zawirowań legislacyjnych, które mieliśmy okazję obserwować? Najpierw podwyżki mieli dostać wszyscy, później tylko ci, którzy właśnie pracują przy pacjentach covidowych, a wreszcie finalnie mówi się o tym, że tylko ci, którzy są do pracy skierowani przez wojewodę, czyli między innymi przez pana. Ja w zawirowania legislacyjne nie chciałbym wchodzić i nie wchodzę, bo jakby to jest jakby nie mój poziom kompetencji. Ja jestem jakby tutaj organem wykonawczym jako przedstawiciel rządu. Natomiast trzeba pamiętać, że do wejścia w życie ustawy medycy, czyli lekarze i pielęgniarki skierowani przez wojewodę otrzymywali 50% zwiększone wynagrodzenie. Teraz po wejściu w życie ustawy otrzymują 100%. I to jest ta zasadnicza różnica w tym, ale od 1 listopada decyzją ministra zdrowia 100% większe wynagrodzenie otrzymują ci wszyscy, o których wcześniej wspomniałem, zajmujący się pacjentami z COVID-em. Panie wojewodo, wyobrażam sobie taki scenariusz, że galerie handlowe otwarte są cały czas, a władze i inspekcje sanitarne namawiają nas już we wrześniu i październiku do tego, żebyśmy zakupy, jako Mikołajowie oczywiście, zrobili odpowiednio wcześniej. A ewentualnie przed samymi świętami te galerie zamykamy. My wybraliśmy zupełnie inny model. Dlaczego taki? Panie redaktorze, to myślę, że to też jakby nie do mnie jest pytanie, bo tu działa przy premierze specjalna rada naukowa. Tak, ale pan jako wojewoda zna argumentację sztabu kryzysowego, między innymi z naszego województwa, prawda? My przez wiele, wiele miesięcy także funkcjonowania galerii handlowych, funkcjonowania też gospodarki, byliśmy jednocześnie w sytuacji, kiedy mieliśmy najniższe zachorowania, najmniej był w naszym regionie był obecny ten wirus. W sytuacji, ale w ostatnich kilku tygodniach mieliśmy z kolei pik zachorowań, najwięcej w przeciągu tych wielu miesięcy, najwięcej zachorowań obserwowaliśmy w naszym województwie. Ten szczyt po prostu prawdopodobnie do nas się przeniósł, tak? Wszędzie dookoła społeczeństwo było mocniej dotknięte, dotarło to wreszcie do nas i funkcjonowało, to jakby trzeba tu, i myślę, że to takie decyzje rząd
pan premier, ale mówię, w konsultacji ze specjalistami, z naukowcami, musiał podejmować funkcjonowanie w jakimś zakresie gospodarki, czy pełna izolacja. I no ja się nie podejmuję się. Ale pan się wybiera do jakiejś galerii handlowej, panie wojewodo, przed świętami? Słucham? Pan się wybiera do jakiejś galerii handlowej przed świętami, panie wojewodo? No, panie redaktorze, to już są jakby indywidualne decyzje i trzeba pamiętać, że te galerie mają bardzo nałożone, bardzo ostre także obostrzenia na funkcjonowanie. To przecież to jest bardzo ograniczona liczba osób, która może jednocześnie przebywać w galeriach. Do tego, żeby to sprawdzić, są upoważnione odpowiednie służby, przede wszystkim policja i inspekcja sanitarna, i myślę, że tutaj będą podejmowane działania, a w razie gdyby były łamane te normy, to będą wyciągane nawet ostre konsekwencje, ale nas wszystkich obowiązują te zasady, które wdrażamy od wielu miesięcy, czyli noszenie maseczki, zachowywanie dystansu, to jakby to nie ulega zmianie. I myślę, że respektując te zasady, jeżeli byśmy respektowali te zasady, jeżeli galerie handlowe przestrzegałyby restrykcji, to powinno się to obyć bez jakichś negatywnych skutków, ale przecież przyglądamy i my się temu, i przyglądają się temu doradcy pana premiera, sam pan premier i minister zdrowia, wszyscy odpowiedzialni, służby sanitarne odpowiedzialne za sytuację epidemiologiczną w naszym państwie. I gdyby się okazało, że to przynosi negatywne skutki, no to rzecz jasna będą decyzje w związku z tym podejmowane. Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki był gościem porannych pytań Radia Olsztyn. Panie wojewodo, dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. A jeżeli państwo chcą sobie przypomnieć, jak wygląda wojewoda Artur Chojecki, to nasza rozmowa będzie dostępna także w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Kłaniamy się tymczasem. Dziękuję.